W szkole podstawowej w Dobiecinie podsumowano tegoroczny sezon rowerowy. Młodzież z tamtejszej placówki oraz szkoły podstawowej w Janowie wzięła w związku z tym udział w zawodach, które podzielono na dwie części. Pierwsza dotyczyła wiedzy teoretycznej o naszej gminie oraz o ruchu drogowym. Rozpoznaj znak drogowy. Jak widać, niektóre pytania sprawiły trochę problemów, ale ogólnie było bardzo dobrze. Znacznie więcej emocji wzbudziła druga konkurencja, którą był tor przeszkód. Pokonanie go wymagało sporych umiejętności technicznych, a ponieważ mierzony był czas, to dzieci musiały połączyć to z szybkością wykonania. W przygotowaniu imprezy przydało się mobilne miasteczko ruchu drogowego, które od początku tego roku jest w naszej gminie. Wiadomo, sezon, marzec, wrzesień, owszem, tutaj na placu, tak, można wszystkie zajęcia przeprowadzać, ale można też właśnie organizować tego typu rajdy. Mamy swoje rowery, mamy instruktorów, mamy wychowawców, za których bardzo im serdecznie dziękuję, bo to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie dla wychowawców. No, taką grupę zdyscyplinować, prawda, ale się wszystko nam bardzo fajnie udało i jestem pod takim wielkim wrażeniem, że to wszystko tak fajnie funkcjonuje. Mobilne miasteczko ruchu drogowego było wykorzystywane, ale nie ma to jak ruszyć rowerem w trasę. Taki rajd został zorganizowany, a wzięły w nim udział dzieci z Dobiecina i Janowa. Był to rajd rowerowy z elementami ekologicznymi po gminie Bełchatów. I którędy jechałyście rowerkami? Jechaliśmy rowerami przez Zdzieszulicę, przez Korczew i Dobiecin. A znacie znaki ruchu drogowego? Wiecie, jak się poruszać po drogach? Tak, tak znamy. Znamy dużo znaków. Zdaliśmy kartę przecież rowerową. To był taki rajd, na którym zwiedzaliśmy gminę Bełchatów, jeździliśmy rowerami. Znaki też poznawaliśmy różne. I się doklejaliśmy. Co jest fajnego w gminie Bełchatów? Co poznaliście? Góra Borowska, historia. Bardzo ładnie tam było. No. A często jeździcie tak na co dzień rowerami? Sami? No, tak, ja tak z rodzicami jeżdżę. Tak, przeważnie do szkoły jeździmy. Do szkoły jeździcie też rowerami? Tak. Najlepiej się jeździ w lato, bo jest dobra temperatura. Tak, dobra temperatura. A znaki drogowe sprawiają wam jeszcze problem, czy nie? Czy już wszystkie opanowaliście i wiecie, o co chodzi, niektóre, jak się poruszać? Niektóre sprawiają kłopoty. Niektóre jeszcze sprawiają, ale takie, mało. Ale większość umiem. Ale większość umiemy. Był to rajd z elementami edukacji ekologicznej. Dzieci tutaj zwiedzały pobliskie tereny szkół, zarówno w Dobiecinie, jak i w Janowie. Zwiedzały ogólnie teren, zapoznawały się z okolicą, z roślinnością, która występuje na danej okolicy. No i ogólnie uczyli się również, jak zachować na drodze, czyli bezpieczeństwo ruchu drogowego też było zawarte w tym rajdzie. Takie rajdy w terenie są znakomitą formą nauki, a jak ważna jest edukacja, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Te inicjatywy, które występują w gminie Bełchatów, są godne naśladowania i powielania nie tylko w naszym województwie, ale i w kraju. Tak jak pan wspomniał, to nie są tylko lekcje, to nie są tylko pogadanki, wykłady, to nie jest tylko opowiadanie o tym, jak powinien się zachowywać młody człowiek w ruchu drogowym, jak powinien być bezpieczny, co zrobić, jak się przygotować do tego wszystkiego, ale to wszystko jest praktycznie pokazane. Gmina Bełchatów uczestniczy w ogólnowojewódzkim programie Bezpieczne Województwo Łódzkie Pierwszokomostołatwe. Kolejny element, który jest związany z bezpiecznym poruszaniem się dzieci po drogach, bo czasami trzeba tej pomocy udzielić. Ja obserwując to, co tu się dzieje, ale nie tylko obserwując, bo ja uczestniczę bardzo często w tych wszystkich spotkaniach, muszę powiedzieć, że jestem szalenie mile zaskoczony. Dla mnie to jest olbrzymia radość. Przejechanie te kilkadziesiąt kilometrów z Łodzi tutaj sprawia naprawdę dużą radość, bo widzę tę edukację. Nie to, że mówimy o edukacji, że powinniśmy uczyć dzieci. My naprawdę te dzieci uczymy w sposób praktyczny. Sezon rowerowy już się co prawda skończył, ale już są plany na przyszły rok. Chcemy, żeby to w każdej szkole było taki rajd. Jedna szkoła rozpoczyna. Na przykład w Dobiecin, Janów, Łękawa organizują właśnie na wiosnę, a kończy na przykład do Miechowice i do Brzelów. I wtedy spotykamy się na wspólnym ognisku, tak jak dzisiaj, i podsumowujemy, cieszymy się. A do tego wykorzystujemy jeszcze rower jako taką rekreację ekologiczną, także możemy tu dzieciom dużo takich fajnych rzeczy przekazać. Podczas podsumowania sezonu w Dobiecinie nie zabrakło ogniska i pieczenia kiełbasek, które powinny być obowiązkowym punktem każdej wyprawy rowerowej.